Cześć, Jura, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek trzeci sezonu 14 w Roku Życiu. No i dzisiaj giereczka TAS, NES, Double Dragon 2, The Rangers, jeden player, Buy in Expo in 9 minut, 17 sekund i 78 milisekund. Dobra, lecimy. To pewnie będziemy musieli znowu jakoś zmienić. Znajdziecie. Tak, jak zwykle. No. Dobra, lecimy z drugą częścią. Dzisiaj już z tego, bo no co, no jeszcze nie było tej gry jeszcze na tym kanale akurat. No i dlatego ja ogólnie miałem problemy ogólnie z tym nagraniem, z tego filmu, bo trzy razy musiałem odpalać YouTube'a na nowo, żeby się załadował i żeby odpalić ten gameplay cały, że chciałem, nie? Takie co były początkowe, a dzisiejsze Malanowski to nawet ciekawy był, bo porwali tam szefa, nie? Tam tego. Ja coś tam debile. Wyszło tam coś takiego, że najpierw zobaczył ciało jakiejś tam kobiety, coś tam tego. Myślę, że ona nie żyje. I akurat mały chłopczyk tam tak siedział przy niej, coś takiego, nie? No to tak, to twoja mama? Mówi tak. A za kiwną głową, że tak, nie? Czyli że się bał, nie? A mówi, że tam nie ma to się bać tam ogólnie, nie? No, no i później właśnie zupełnie skierowali czyli Grabowskiego, nie? Skierowali do jakiegoś tam takiego pomieszczenia, tam było pełno kobiet, można powiedzieć, i młodych też kobiet. No i on mówił, mówi, że jak czegoś nie zrobimy, to albo was zabiją, znaczy nie, was porwą, albo mnie zabiją, nie? Coś takiego. No to wymyślił taki sprytny plan akurat Grabowski, że jedną kupiarę wysłał, żeby uciekła całkowicie. Żeby, wiecie, żeby mógł później znaleźć po prostu szybko ewakuację zrobić. To jedna uciekła, zezwała pomoc. Akurat potoczyła się na tego, na Marka i tam i na tą Sylwię. Na tym ostatnio ten, dobra, ten jego chroniczka czy coś. No, toczyłem razem po prostu. No to byli bardzo zdziwieni, że nie mogli dorwać telefonu, czy dzwonić nie mogli. Bo niestety on upadł na ziemię i miał całą rozwaloną szybkę do tego. No i tak zaczęli tam działać, tamtego. Akurat dobrze, że ta dziewczyna akurat uciekła jakoś jej się udało, ale ledwo. Bo nic, wiadomo, nic się nie, to nie ma się sił w ogóle, żeby biegnąć. Jakoś jej się udało to uciec w ogóle. No. Potem co? Potem co? No potem znowu wbili do tego. Znaczy porywacze kazali mi się tam już zbierać tamtego, nie? No, taka grupa przestępcza. Najpierw było, że Malanowski, bo oni chcieli go dowody wcalić, nie? Utopić go w centralnie. A mówił, że 5 milionów im przeleje, mówił, że nie wejdzie z nim w ten układ z nim. Z racji tego, bo oni mają inne plany. No, to mieli takie plany, że później do, wiecie, no, trafili do więzienia niestety. Ale przed tym jeszcze potem było właśnie, że właśnie jedna osoba uciekła, akurat ich tam pakowali tam do środka, nie? Tamtego. Wiecie, tych więźni. Czy te kobiety tam młode i ten i starsze trochę. Do wozu. Do ciężarówki dokładnie. No i później chcieli właśnie jeszcze tamten, co groził, znaczy co się nie zgodził za 5 tysięcy tam
na przekupstwo, co się nie zgodził, no to chciał go akurat zabić. No i szczęśliwie się tak zdarzyło, że akurat przylecieli ten Maran, znaczy przyleciał Marek z ekipą, nie? No i było po fakcie, no nie zdążył go zastrzelić. No, takie jajka były dzisiejsze. No także bardzo ciekawy odcinek był dzisiaj. Nawet się trochę zdziwiłem. No i goście dostali, znaczy ten główny dostał o 25 lat więzienia za skazanie zabójstwa Malarskiego Andrzeja. I potem goście dostali od 12 jakoś do 20 lat. Tam skazani też zostali jego, że tak powiem, przydupasy, nie? Najpierw. No. No, także bardzo ciekawy odcinek był dzisiaj. Zarąbi jeszcze. No, jutro być trochę podobnym stylu, ale trochę, no, trochę inaczej ma się trochę zaczynać jutro, nie? A, no i za gierkę tu dajemy dychę. A, no i jeszcze chciałem tam podziękować wam za wczorajszy dzień, czy tam przedwczorajszy to mówiłem, że najpierw dostałem dwa suby przez noc, jakoś w nocy. Nie wiem, o której to godzinie było, to było gdzieś chyba o 2 w nocy chyba, coś takiego. No i teraz dzisiaj dostałem jeszcze jednego suba, czyli mamy 3 suby jakby na plus. Mamy 2054 suby. Także będzie tak źle, może być. Jeszcze nam 6 brakuje, będzie kolejna dyszka zgarnięta. Także no fajnie, fajnie, fajnie się zaczyna ten rok i w ogóle. Czekajcie. Przesunę bardziej, będzie mi lepiej. Ten poziom jest nawet ciężki. Może ciężki to nie jest, no bo to gość przychodzi pewnie na hardzie. Nie sprawdziłem do końca, na jakim poziomie przychodził. Bo gadałem Malanowskim, zamiast popatrzeć, na jakim poziomie przychodzi akurat gość. Ale wydaje mi się, że na hardzie przychodzi raczej. No, szybko znikały akurat platformy. No, ta plansza jest trochę poryta, ale z tego, bo tutaj ciężko wylądować z tym właśnie podskokiem. Sam pamiętam, jak przechodziłem ten poziom, to zawsze mnie wkurzał ten poziom. Nie lubiłem go. I w ogóle nie wiem, czy w ogóle też wyjdzie odcinek z tej gierki, bo jest trochę, jakby wam to powiedzieć, trochę się za dużo można nawkurzać przy tej grze. Może czasem nie być z tego gameplaya. Także już lepiej wam pokazać ten gameplay cały, niż tam kurde nagrywać taki gameplay, co może nie być w ogóle na moją nagrywkę, nie? No. Gierka jest dosyć ciekawa, tylko ja zawsze ją ukończałem albo z kredytami, albo bez kredytów. Czyli wiadomo, kontynuację brałem, nie? No bo zawsze właśnie mi się kończyły życia na tym, na tej poziomie. Nie wiem czemu, ale był jakiś kurde za trudny, nie? Cholera, wie? A może ja miałem joystick też spierdzielony trochę. Ale zaraz i tego, bo czasami jak się właśnie takiego kopniaka tutaj robiło, tak tutaj, to on się potrafił zaciąć, nie? Przyciski były po prostu takie, jakieś takie pracowany, czy coś takiego, nie? To już wada joysticka była. Niestety. Ale kit tam mało ważny. No w sumie zaraz powinien być koniec tego poziomu, bo to miało być 9 minut i chyba tak, 27 sekund, coś takiego. Czyli zaraz powinien być koniec tej gierczki. A nawet dobrze. Bo nie zdążyłem nawet wypić, ale już wypiję tą wodę. Tak jeszcze dzisiaj pospałem, bo coś mnie kurde głowa bolała, jak wstałem dzisiaj o 13:35 dokładnie, żeby wam shota powiedzieć potem. Ale tak się nieszczęśliwie zdarzyło akurat, że że mnie łeb zaczął boleć po prostu od rana, nie? No i szukałem na to sposobu, niby tabletki wziąłem tutaj tego, nic nie pomogły. Dopiero jak po przyjściu ze sklepu zupy z jedzenia i tamtego
i tabletki wzięcie, położenie się spać potem, to trochę pomogło to, no trochę tam, no wygląda na to, że byłem trochę niewyspany, no i dlatego tak mnie napieprzył baniak dzisiaj. No. A już w sumie, o, jeszcze szybko próbuję go rozwalić, tego bossa, no bo nie jest wcale trudny tym bossem. Prosty jest taki. Tak, tutaj macie wszystko po angielsku napisane. No ja miałem akurat wersję japońską. Ja rozumiałem z tej gry. Akurat. To jest wersja europejska akurat, to może coś tam, jak ktoś znał dobrze angielski, to może się dobrze poczytać sobie teraz, zatrzymać sobie w tym miejscu, nie? Sobie przetłumaczyć na swoje. No, to zaraz koniec będzie. Tak, ta melodyjka na koniec, no. Dreszcze aż przechodzą. A się zgadza. Niezapomniany tytuł, no zarąbista po prostu grafika tutego, nie? Jak na tamte czasy, no to po prostu szok normalny. Na tym widzieliśmy, no ja z braciakiem na tym widziałem, że aż takie dobre tytuły kiedyś wypuszczali, nie? Nie. Bo my to tak dosyć to późno przyszliśmy gdzieś, tak 2000 chyba, a mam nie skłamać, chyba 15, coś takiego. Strasznie dawno to było. Czy nawet wtedy? Chyba jakoś. Czekajcie. Ja chyba wcześniej, później raczej trochę. Chyba 2017 to było, coś takiego, no. Czy 16, no. Także no to była dobra gierka, no. Na dwie osoby elegancka jest. I co, koniec? Chyba koniec, nie? Tak. Dobra. Nie. Dobra. Także to co, to byłoby na tyle z odcinka trzeciego sezonu 14 w Loko Życiu. Komentujcie, lekujcie, subskrybujcie, dzwonkujcie, znaczy elo i cześć, sorry, że mi się wekło. Komentujcie, lekujcie, subskrybujcie, dzwonkujcie na tego jutra, elo i cześć, no i trzymajcie się do następnego odcinka, już z ostatniej części tej Double Dragon 3 jutro. Na razie i potem będą Batmany już. No, a potem kaczę opowieść. Dobra, na razie.